Cześć, witajcie. Raport z mojego ogródka już był, no to czas najwyższy pokazać Wam wszystkie moje sadzonki, które znajdują się tutaj na balkonie. Słuchajcie, ja tutaj co wieczór zabieram część rzeczy na parapety, a część już zostawiam na zewnątrz, bo u nas noski są dość ciepłe. Słuchajcie, no dzisiaj mieliśmy w nocy tutaj na balkonie 6 stopni, na działce przypuszczam, że tam przy gruncie było około 4, więc no już naprawdę mamy cieplutko. To czy ja właśnie tutaj teraz już chowam do środka, czy nie, to weźcie też sobie, się zastanówcie, zobaczcie jakie u Was są temperatury, żeby czasami nie było, że ktoś będzie mi zarzucał, że kazałam zostawiać na balkonie, a mu przemarzło. U nas już mrozów nie ma. Słuchajcie, to są moje pomidory. Jak widzicie, niektóre mają fioletowe łodygi. Z pomidorami to jest tak, że zadajecie z nim o nich bardzo dużo pytań, dlatego teraz no, poodpowiadam Wam troszeczkę. Zobaczcie, ten pomidor na przykład, to jest pomidor, który ma fioletowe owoce i jego natura jest taka po prostu, że on ma też fioletową łodygę. W ogóle no, nie przechwalając moich pomidorów, zobaczcie jak one pięknie stoją. W ogóle się nie obalają, wielkość mają, no ja wiem, gdzieś jak dwie moje ręce, niektóre krótsze, ale nie są żadne wybujałe. To są pomidory, które siałam 1 marca, bo w Amore pomidory niestety mi wtedy wszedł zgorzel. Korzenia od takiej po prostu byle jakiej ziemi mi się trafiła, no i po prostu musiałam dosiać jeszcze raz. Ale jak widzicie, naprawdę są piękne. Teraz w niedzielę, czyli od tego filmiku za 3 dni, zabieram moje sadzonki, wszystkie już będę sadziła w szklarni, a część jeszcze zostawię tutaj na balkonie, bo po prostu mam wysiane po 2 nasiona tej samej odmiany i po prostu tam włożę drugą, co drugiego w skrzynię, a na razie do skrzyni jeszcze jest trochę za chłodno. Zobaczcie, moje pomidorki, no one, nie wiem jak to zrobić, żeby ich nie uszkodzić, pojedynczo pokazać Wam. No są ładne, naprawdę są ładne, nie są ani wybujałe, mają silną łodygę. O, zobaczcie, takie plamki tutaj widać na przykład na liściach. Często pytacie, co to się dzieje, czy to jest choroba? Nie, to jest po prostu zwykłe poparzenie od słońca. Ja czasami ten regał miałam przez kilka dni obrócony tak w bok i one dotykały po prostu tą folię, którą tutaj widzicie i jak słońce świeciło, to po prostu je przypaliło. Tak samo tutaj też jak gdzieś tam pomidory dotykają szyby, czy jakiejś folii, no to po prostu czasami się tak dzieje, ale to nie jest choroba, nic takiego złego. Druga sprawa, że liście Wam usychają. Słuchajcie, te pierwsze liście, czyli liścienie, one odpadają u każdego pomidora. Można je oberwać, jeśli Wam przeszkadzają. Jeśli zobaczycie, że gdzieś, o tutaj zobaczcie, już też normalnie widać, że już takie zwiędnięte, obeschnięte, to jest normalne. Taki pomidor po prostu, no, te liścienie zawsze odrzuca po jakimś czasie. Zresztą każda roślina. No widzicie, na każdym pomidorku widać od dołu, że te pierwsze liścienie już po prostu zasychają. Te pomidory nie, już nie będę pikować. One były przepikowane tylko raz. Co tydzień zalewam tutaj wodą z biohumusem, a gdzieś mniej więcej z 2 razy w tygodniu dodatkowo jeszcze podlewam, no bo wiadomo, że jak tutaj stoją od strony zachodu, to codziennie słońce bardzo dużo nagrzewa tą ziemię, no i obsycha szybciej. Jak będę je pikowała teraz do szklarni, jak będę je wsadzać już docelowo, to po prostu będę je wsadzać dotąd. Aż po same uszy prawie, jak to ktoś kiedyś mi napisał w komentarzu. Czyli, bo tutaj jak przyjrzymy się na niektórych pomidorach, już na pewno widać, że zaczynają one wypuszczać takie guzki malutkie. I to są miejsca, z których za chwilę będą rosły korzenie. Także fajnie, żeby po prostu już te pomidory dać głębiej. Pomidory mają właśnie tą cechę, że one wypuszczają dodatkowe korzenie i można fajnie później ten system korzeniowy im powiększyć. Lecimy dalej. Tutaj mam seler. Seler, słuchajcie, no też są bardzo ładne selerki, bo zobaczcie, już widać, że zawiązują taką malutką bulwę. Liście mają też piękne zielone, one tutaj już są zostawiane na zewnątrz na noc już od jakichś 2 tygodni. Ja tutaj na koniec, później wieczorem Wam dogram, bo uszyłam sobie na maszynie taki po prostu tunel na tą moją, na ten mój regał, na ten inspekt mój. Po prostu na wieczór wszystko zsuwam na dół i tak jest po prostu trochę tu docieplone. Nie wieje wiatr i dodatkowo, jeżeli mocno by wiało, to tutaj mam przyczepioną folię, którą też właśnie zasłaniam na magnesy. Jeden z widzów właśnie kiedyś mi powiedział w komentarzu, że można przyczepiać tę folię magnesami. No świetny pomysł naprawdę. Tutaj mam wysiane selery naciowe. Jak widać, one są no, malutkie, muszę je przepikować, bo tutaj w ogóle było ich dużo więcej. Zapomniałam o tym pudełeczku, obeschło i zostało tylko trochę. Tu mam kolejną seler, też bardzo ładnie. Tutaj mam bakłażany.
Bakłażany, jak widzicie, też jeszcze nie są przepikowane. Drugi raz powinny być przepikowane. One tu już widać, że ładnie wypuszczają po bokach takie już kolejne pędy, już chcą się rozkrzewiać. Koniecznie powinnam je przesadzić do większych donic, ale no tutaj już nie mam jak się pomieścić, więc muszą poczekać jeszcze tydzień. Za tydzień pojadą już normalnie do szklarni, tam przepikuję większe pojemniki albo już po prostu wsadzę do gruntu. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Ale jak widzicie, na chwilę obecną no bakłażany też mają się bardzo ładnie. Też je codziennie zabieram z powrotem do środka. Chociaż miałam jednego na próbę na zewnątrz i też ładnie sobie daję radę w niższych temperaturach, tam koło zera nawet, ale po prostu nie rośnie. Tutaj mam batata. Batat niedługo będzie lądował do worka. Będę Wam pokazywać, jak uprawiać bataty w workach. Też co wieczór tutaj zostaje na noc, nie zabieram go do środka. Sprawdziłam trzy metody, jak najlepiej pozyskać sadzonki z batata i powiem Wam, że w ten sposób wypuścił mi najwięcej sadzonek i jest ich po prostu, są największe. Tutaj mam koleusy. Koleusy też już przepikowałam, mniej więcej wybrałam te kolory, które chciałam. Zobaczymy, jak będzie, czy wszystkie mi podrosną, bo one są dopiero chyba dwa dni po pikowaniu. Tutaj zobaczcie moje papryki. Papryki też no, ładnie wyglądają. Muszę się, naprawdę w tym roku się cieszę, że właściwie mam ten regał tutaj na balkonie, bo sadzonki wszystkie są dopilnowane, nie tak jak w szklarni. No i naprawdę wyglądają świetnie, też nic się tutaj nie pokłada, są ładne, zielone, chociaż zauważyłam, że zaczynają im blaknąć liście, czyli to jest oznaka tego, że po prostu brakuje im nawozu. Też są w tych mniejszych doniczkach, one nie są aż takie malutkie, bo one są 150 ml, ale już powinny być przesadzone do większych, ale już nie będę tego robić, skoro już tylko tydzień został do tego, żeby przesadzić je do gruntu, to już po prostu niech tu będą, zasilę je tylko biohumusem jeszcze dzisiaj wieczorem i już no, dostaną odżywki, więc będzie im trochę lepiej. Tutaj zobaczcie, kiedyś Wam pokazywałam na filmiku na działce, że dostałam od Gardeny właśnie taki panel ścienny. Tutaj już też wsadziłam sobie pietruszkę naciową, taką po prostu z Biedronki ją tutaj wsadziłam i zobaczcie, jak ładnie już dostała zielonych, pięknych liści, nie takie wybujałe, jak są w marketach. Tam wsadziłam cebulę na szczypior, tu mam jakieś tam sałaty, które po prostu będę obrywała sobie tylko do śniadania. No tam jeszcze jest bardzo dużo powierzchni, które jeszcze nie zagospodarowałam, ale no, tutaj przede wszystkim chciałam posiać, czy posadzić poziomki, żeby były. Chociaż z drugiej strony no, zastanawiam się, bo wiecie, no za jakieś tam dwa tygodnie już będziemy przeprowadzać się na działkę, więc czy to jest sens w ogóle, żebym tutaj cokolwiek miała na balkonie? Chyba nie, bo później nie ma komu tego podlewać. Tu zobaczcie moja kobea. Ktoś by powiedział, że tak, zalecasz, żeby sadzić sadzonki każda do osobnej doniczki, a tutaj masz wszystkie razem. No mam razem, ale one są, słuchajcie, poprzedzielane kartonikami w środku, więc ich korzenie się nie mieszają. Zresztą tutaj może nawet widać, że faktycznie każde korzonki są osobno. No nie mam miejsca w tym roku tyle, żeby to wszystko porozsadzać, więc to muszę się męczyć. Kobea, jak widzicie, no już jest ładna, też ma fajne, sztywne łodygi. Zostaje co wieczór już tutaj w inspekcie od dwóch tygodni, więc no, jest silna. Nie jest taka wybujała. Nie trzeba jej podwiązywać. Zresztą zobaczcie, ile pędów tych czepnych wypuściła. Tutaj mam bazylię. Bazylia dzisiaj została niestety na dworze. Widzę, że trochę jej tu było za zimno. Zapomniałam jej schować, ale to nic, odbiję. Tu mam kapustę pak choi. Pierwszy raz mi się udała, pierwszy raz mam w ogóle ją tutaj w doniczkach, zawsze siałam do gruntu i zobaczcie, jaka piękna. Ona po prostu lubi być w doniczkach. Ona też bardzo lubi, żeby mieć non-stop wilgotno, więc tutaj jest dopilnowana. Tu mam buraczka tego liściowego. Też już lada dzień wystartuje na ogródek, żeby już tam sobie mógł dalej rosnąć. Tu moje dalie, które też już może nawet za tydzień czy dwa już przesadzę do gruntu. Nie pikowałam ich. Widzicie, no nie mam po prostu tutaj takiej ilości miejsca, którą bym chciała, żeby tutaj mieć. Niestety ta cała sytuacja w Polsce zepsuła mi wszystkie szyki i na przyszły rok będę miała zupełnie inaczej, tak jak zawsze, czyli po prostu większość sadzonek będzie w szklarni. Tutaj mam jeżówki i rabarbar ten czerwony. Jeden rabarbar mi usechł albo się tutaj gdzieś złamał. W każdym razie został mi tylko jeden. Mam nadzieję, że się rozmnoży i będzie też fajnie. Pamiętacie, kiedyś chyba w lutym wysiewałam tutaj szpinak, rzodkiewki i cebulkę na dymkę. Już tutaj większość objedliśmy, rzodkiewki właściwie wszystkie wyjedliśmy. Tu widzę, że jeszcze jakaś jedna tam została.
polecam Wam w ten sposób sobie po prostu na balkonie postawić faktycznie jedną donicę, wypełnić ją ziemią i wysiać sobie pierwsze rzeczy, bo my na okrągło tutaj sobie na przykład do śniadania skupimy szpinaku trochę tam jakieś liści rzodkiewki na kanapkę, super, naprawdę bardzo dobre. No i też oczywiście szczypiorek do jajecznicy czy do pasty jajecznej, naprawdę warto mieć taką donicę na samym początku na balkonie, bo przynajmniej mamy świeże takie nowaliki. Jest moja cebula i mój por. Jak widzicie, no całkiem ładne, fajnie to wszystko wygląda, zapowiada się świetnie. Nie są wybujałe, są ładne, grube. Zresztą nie wiem, jak Wam to pokazać, bo zawsze na kamerce wygląda zupełnie inaczej. No taki mam palec, ale powinnam mieć jakieś zapałki albo coś, żeby można było to przyrównać. Na pewno jest to grubość około 2 szerokości zapałek. Także taki por już jest naprawdę ładny o tym czasie. Tutaj mam sałaty różne, które sobie zjadamy do śniadania i też właśnie tylko obrywam liście. Tutaj mam jakieś chyba 5 sadzonych sałaty i ona tutaj rośnie troszeczkę za tym regałem, ale widać, że nic jej się tutaj nie dzieje, może być w takim półcieniu. Zresztą no tutaj jest folia, więc jak świeci słońce, to mają tutaj wystarczająco dużo światła. Tutaj przepikowałam moje, tutaj w taką skrzyneczkę przepikowałam moje pelargonie. One tutaj będą czekały, już też sobie są na balkonie cały czas, nie chowam już ich do środka. Za jakieś tam 2 tygodnie wsadzę już je do skrzynek na działce, bo tutaj jednak wiecie, no ta ściana się nagrzeje od zachodu cały dzień, więc później na noc no, oddaje te ciepło i tutaj jest dużo cieplej w bloku, w tych wszystkich murach niż w ogródku, więc tutaj ta pelargonia jeszcze będzie 2 tygodnie, a potem już jedzie docelowo na taras, na działkę. Tutaj mam lobelię. Lobelia też już ładnie zaczęła się rozkrzewiać. Pamiętacie, na poprzednim filmiku, gdzie pokazywałam Wam moje sadzonki, ta lobelia była wtedy świeżo po pikowaniu i była taka maluteńka. Zobaczcie, jak ruszyła. Już chyba jest 10 razy taka, jak była. Tutaj moje poziomeczki, te zwisające. Ewidentnie brakuje im tutaj miejsca, ale za tydzień już dam je do skrzyni. Mam nadzieję, że uda mi się tą skrzynię przygotować, żeby faktycznie no, w tym roku poziomki w tej skrzyni, już, w tej beczce już tam były. Tutaj mam moją werbenę patagońską. Ona też już ładnie ruszyła, ładnie wygląda, fajne, zdrowe sadzonki. Jak tutaj tylko zrobi się trochę cieplej, to już wezmę ją, wsadzę normalnie do donic. Tutaj moje, pierwszy raz mam w ogóle te kwiaty, to jest niedźwiedzie ucho. Nie wiem, nigdy nie widziałam tego nawet na żywo, spodobała mi się nazwa, więc sobie je wysiałam. Tutaj mam kolendrę i pietruszkę naciową. Tutaj mam jeszcze sałatę masłową, którą muszę zabrać na działkę, przepikować. Tutaj mam nagietki, tak? Nagietki, dobrze mówię. A tutaj co? Tutaj koperki były. A to jest tutaj floksy? Floksy? Albo co? Albo czarnuszka, nie jestem pewna. Muszę sprawdzić dokładnie, co tam było wysiane. A tutaj mam wszystkie moje ostre papryczki. Papryczka ostra, no tutaj cały czas jest na zewnątrz. Słuchajcie, chyba od miesiąca. Ja w ogóle nie chowam tego, tylko stawiam na regał, zasłaniam tą włókniną. Nie chcę już mi się, nie mam miejsca po prostu w mieszkaniu, żeby to wszystko chować na wieczór. Ale jak widać, no może nie rośnie jakoś ekspresowo, ale wciąż ma się bardzo dobrze. Też tutaj wymaga tego, żeby dać jej trochę nawozu, żeby się zrobiła bardziej sztywna i też liście, żeby już nie były takie blado zielone, tylko żeby były takie, no, soczysto zielone. Dobra, to teraz znoszę kolejne donice z dyniowatymi. Dobra, doniosłam resztę, bo już tutaj to już nie ma jak przechodzić nawet, jak tyle jest tych wszystkich donic. Zobaczcie, tutaj mam już wysiane wcześniej melony. Te melony pokazywałam Wam chyba na poprzednim filmiku, gdzie właśnie wysiewałam kolejne rzeczy jako sadzonki na rozsadę. Tutaj mam kukamelony, ten jakoś tak stoi w miejscu, on był złamany, ale chyba odbije, a ten już troszeczkę idzie wyżej. Też na działce wysiałam już kolejne melony i kukamelony, także te będą po prostu pierwsze. O, tu zobaczcie, mam cukinię pierwszą. Pierwsze kwiaty, które wychodzą w cukiniach, to są kwiaty męskie. Bardzo lubimy je właśnie faszerowane różnymi serkami, zapiekane w beszamelu albo robione w tempurze. Naprawdę są bardzo, bardzo smaczne. Te cukinie, jak widzicie, nie są jakieś super duże, ale zobaczcie, ile one wypuszczą tych kwiatów męskich. W ogóle, no wiecie, taki przysmak na same kwiaty, to naprawdę warto taką cukinię uprawiać. A czy będą z niej większe owoce? Nie wiem. Pierwszy raz wysiewałam cukinię w marcu, więc no zobaczymy. Jeżeli się uda, to się uda. Jak się nie uda, to tylko będziemy jedli kwiaty, których później, jak już w sezonie mamy na ogródkach, to szkoda obrywać. Tu mam arbuzy. Arbuzy mniejsze i większe. Słuchajcie, no arbuzy mniejsze i większe. No słuchajcie, w tym roku zapomniałam wysiać wcześniej arbuzów, dlatego mam takie małe, ale
Słuchajcie, no arbuzy można wysiewać nawet teraz jeszcze, więc one jeszcze podgonią, będzie dobrze. Tutaj te arbuzy, które mam, one za chwileczkę jak trafią do gruntu, tam za 2 tygodnie, to już wtedy w ogóle ruszą z kopyta. Póki co podlewam je biohumusem raz w tygodniu i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj mam, widzę, ogórka jednego wężowego. Zobaczymy, tu już widać, że zaczyna też wypuszczać pierwsze kwiatki, może już będzie kwitnąć i może się tutaj uda, żeby zawiązał swoje owoce na balkonie. Tak samo ten tutaj. Ten jeszcze nie ma żadnych kwiatków, ale też już widać, że już ma wąsy czepne, więc po prostu będzie może tutaj. Powyciągam te wszystkie arbuzy i wtedy zostaną te 2 ogórki. Może będzie tak po prostu chociaż na kanapkę na rano, na śniadanie. Tutaj jeszcze mam następną donicę z różnymi kapustami. Tą głowiastą, kalafiory, tutaj te takie trójkątne kapusty, czy pak choi następna, ale dopiero wschodzi, więc wiadomo, że trzeba za tym troszeczkę poczekać, będą na późniejszy zbiór. Tutaj ten bakłażan, którego Wam pokazywałam, który cały czas jest na zewnątrz i który tak no, nie przerasta tak bardzo jak tamte, które mają ciepło. A tutaj już ostatnia donica, jeszcze chciałam Wam pokazać, że wysiałam tutaj troszeczkę ogórków, jeszcze arbuzów, które też trafią do gruntu. Zobaczcie, wczoraj wzięłam tutaj tą donicę, wystawiłam na zewnątrz, bo ona akurat była tutaj w mieszkaniu pod stołem, póki jeszcze nie kiełkowało, to mogłam ją schować. I wystawiłam na zewnątrz i zobaczcie, jak spaliły się te pierwsze liścienie. Dostały dużo słońca i po prostu przypaliło je, ale to nic, one od środka odbiją zaraz następne. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Tak mniej więcej wyglądają rozsady moich właśnie pomidorów, papryk i wszystkiego innego. Napiszcie w komentarzach, jak się mają Wasze sadzonki. Widzę na grupie, że też macie piękne sadzonki i też bardzo zawalone balkony. Jak Wam się spodobał ten pomysł z regałem na balkonie? Naprawdę świetnie się sprawdza. Szkoda, że ja mam taki mały balkon, bo właściwie mogłabym wstawić ten regał w poprzek, ale wtedy bym zasłoniła całkiem tamtą ściankę. No jakoś sobie tutaj dajemy radę. Mój mąż w tym roku jest bardzo wyrozumiały, bo co roku od marca już się pyta, kiedy tego w końcu nie będzie w domu. W tym roku mamy już połowę kwietnia, a on nadal jeszcze akceptuje to, że po prostu stół i komody w domu są na wieczór zawalone roślinami. Ale jeszcze 2 tygodnie i wszystko wyląduje już na działce, także trzymajcie kciuki. Trzymam kciuki za Wasze zbiory i za udany sezon. Trzymajcie się zdrowo, pa!